Pierwsze dwa odruchy dobrego fryzjera. Pierwszy odruch, dotykam włosy, ale raz i oceniam te włosy w dotyku. Co to są za włosy? Druga rzecz, to jest ocena kształtu twarzy. Szefowa, startujesz pierwsza. Według mnie jest to kształt ovalny. A popatrzy się na tą twarz przynajmniej raz? No dla mnie jest owalny, tak. Jaki kształt? No moim zdaniem bardziej okrągły. Okrągły, czyli bardziej okrągły od owalnego. Twoim zdaniem? Teraz jak patrzę na panią Agnieszkę, jak ma głowę pochyloną i przyglądam się buzi, to dla mnie troszeczkę wchodzi w trójkąt. Bzdury jakieś kompletne opowiadacie. To jest kształt, który dla mnie jest raczej kształtem bardziej kształtu gruszki. Obiecałaś pani fiolet, obiecałaś pani cięcie. Ja chcę to zobaczyć. Od czego zaczniesz? Zawsze zaczynamy od koloryzacji w takim wypadku. Ale jeżeli... W takim wypadku zawsze zaczynamy od koloryzacji? W sensie, że jeżeli pani chce koloryzację i strzyżenie, tak, no to zawsze zaczynamy od koloryzacji. Zaczynasz od tego, co jest dla ciebie logiczne. Jeśli za chwilę zatniemy połowę tych włosów, to logiczne dla mnie jest to, że najpierw ścinam włosy. Okej? To jest zużycie materiału, Maria, nie masz kasy, dokładasz do salonu. To jest jasne dla was? Proszę bardzo. Chyba dzieje się coś niepokojącego. Co się dzieje? Nic, bo tak się zastanowiłam co do sposobu takiego, jak ja strzygę, jak byłam uczona. To zawsze mi, że tak powiem, klientka stała. Uczyłaś się strzyc na stojąco? Tak, akurat tą fryzurę tak. Ta praca potrwa z godzinę. To jest co, żeby ona godzinę stała? Godzinę ci stoi klientka, jak ją tniesz klasycznie? Nie, dobra, nieważne. Maria ma problem z przyjęciem krytyki. Marysia. Słuchaj, ja czuję, że to jest właśnie bardzo ważne. Potrzebuję 5 minut, po prostu. No to chodź. Idzie z tobą? Chodź, gdzie chcesz to 5 minut? A mogę być sama? Możesz. Atmosfera się wyraźnie zagęściła. Pytanie, jak długo wytrzyma Maciek?